Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. Jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku troszeczkę, właściwie wybraliśmy sobie po raz pierwszy Nissana GT-R'a R35 i zainstalowaliśmy sobie tutaj piękny pakiet stylowy, który dodał nam karbonową maskę, karbonowy dach i karbonową pakę, zdaje się. Kurczę, już nieźle tu obrywam. No i troszeczkę go tam chyba poszerzył i dodał ten pakiet inne felgi. A ja sobie dodatkowo pomalowałem samochód na kolor żółty. I fajnie to wszystko wygląda moim zdaniem. Jesteśmy teraz w Vegas i próbujemy się stąd wydostać, chociaż nie jest łatwo. O! Co się dzieje? Co się dzieje? Zatrzymany. I co dalej? A, to chyba będzie jakaś... Okej, zobaczymy. Co się teraz stanie? Co to? To był Challenger RT. B, naciskamy i uwaga, uwaga, uwaga. Udało się wcisnąć. O, nie udało się jednak. Powtórka. Uwaga, X. Walka na życie i śmierć. Y. I uwaga, co teraz? I biegniemy sobie. Nie wiem, czy YouTube polubi to, że jest taka muzyka, a nie inna, ale wiecie co, chyba będzie trzeba... chyba będzie trzeba ją ściszyć, niestety. Za co was przepraszam. Natomiast ja będę sobie jej słuchał, jest na... No ciężko, 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 jeszcze raz. Dobra, jeden przeskoczył znowu. Teraz co to miało być? Y czy co? A! Szybko, 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 szybko. O, jak ja mam to wciskać tak szybko? Kurde. Boże. Dobra. Szybko, 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 szybko. I X. Znaczy ten X. Y. Kurde. Mylą się te przyciski. Dobra. Znowu A, znowu A i znowu A. Szybko, 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 szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. I teraz co? Y. Yeah. I co teraz? I co teraz? I co teraz? I co teraz? Co teraz? P. Dobrze. X. Jest. Udało się. No to chyba im teraz nawiałem, co? A nie, jeszcze piesek. Leżysz, piesek. Jeszcze się obudzi, czy nie? Obudzi się. O cholerka. Wow. I co teraz? Bum! Ale oberwał. Biedny psiak. Chociaż nie wiem, czy taki biedny był, naprawdę groźny. Ale gdzie my teraz jesteśmy? Może by wypadało się przebrać, co? I love Vegas. Dobrze, to może jakiś samochód. Wow. Okej, to któryś z tych przycisków? Nigdy nie kojarzę, który to jest RT, który to jest LT. Dobra. Left trigger, right trigger. Ale powiem wam, że w takich sytuacjach nie wiadomo, które przyciski klikać. Naprawdę. Wow. Było gorąco. I pomyśleć, że to jest gra wyścigowa. No dobra. No, robiliśmy trochę bałaganu i hałasu. No ale taka jest nasza rola niestety, a może stety? Musimy uciec z tego miejsca, trzeba znaleźć nowy samochód. Okej, jesteśmy teraz całkowicie undercover. I mamy tutaj dwa samochody do wybrania, trzy samochody do wybrania. Które byście wzięli na moim miejscu, co? GT3 RS40, Valentino Balboni, czy też Aston Martin V12 Vantage. Lubię te wszystkie zozy, najmniej Porsche'awkę, powiem wam szczerze, ale Aston Martin V12 to jest zdecydowanie lider, jeśli chodzi o wygląd, przynajmniej dla mnie.
Okej, mamy teraz odcinek trzeci. Jeździemy z Vegas do Chicago. Tak? Dobrze mówię? Mamy jakieś nowe serie wyzwań, ale powiem wam, niespecjalnie mnie to interesuje. Ja skupię się, skupiam się i w ogóle gram tylko w główną, w główny nurt fabularny. Jest on najciekawszy i to jest zdecydowany atut tej gry, czyli fabuła. Chodźmy na następny odcinek. Co tym razem tutaj mamy? Mamy jakieś górzyste tereny, trochę piachu, trochę pustyni, trochę lasu. Pustynne wzgórza. Aston Martin V12 Vantage. Mamy stację benzynową zaraz niedaleko. I nie, wrócę. Zobaczę, czy są jakieś pakiety karoserii do Vantage'a, wiecie? A tylko z ciekawości. Uwaga, uwaga. Hops. No. Bożesz. Doskonale wybrali sobie miejsce na stację benzynową, gdzie nie można wjechać z prędkością 300 km na godzinę. No to jest porażka. Kto buduje takie stacje benzynowe? Boże. Dobrze, wybieramy Astona Martina. Jest! Jakiś zestaw, słuchajcie. Jest ten podstawowy, jest pakiet stylowy pierwszy. Wow! Trochę hardkorowo to wygląda, a teraz? Nie, no spoiler! Tutaj też mamy spoiler i te nadkola tak śmiesznie zmienione. Ja wiem, brać tego. Wezmę, ale kolor jakiś inny może. Spoiler mi cholera nie pasuje. Pomarańczowy. O, niech będzie sobie taki. Jedziemy. Nie, no ten spoiler wygląda wieśniacko. Szkoda, że nie można poszczególnych elementów z tych pakietów usuwać. No ten spoiler naprawdę, to jest wiocha po całości. Dobrze, że jest noc. Na następnej stacji usuniemy ten spoiler albo w ogóle zmienimy samochód. Zobaczymy. Będę starał się właśnie jak najczęściej zmieniać te samochody, żeby pokazać wam ich jak najwięcej. Tam gdzieś światełka po lewej stronie daleko, widzicie? Fajnie to kurczę wszystko wygląda, strasznie fajnie. Właśnie w The Crew będziemy mogli przemierzać sobie całe Stany Zjednoczone i będzie, podejrzewam, wiele takich dróg jak tutaj. Ciekawe, czy będzie to też sprawiało wrażenie takiego ogromu, jak właśnie w Need for Speed The Run. Powiem wam, że teraz światła działają dość dobrze. Mamy tutaj noc. Jak widzicie, teren jest oświetlany w porządku. Widać wszystko, co trzeba. Dobrze. Okej, bo tu był jakiś zjazd, ale on był bardzo wąski. Nie chciałem ryzykować, żeby się w niego wpierniczyć i stracić połowę samochodu lub zawieszenie. Okej, tu mamy Tira, Valentino Balboni, Evora. Oj! Kurczę, on się wystraszyłem. Myślałem, że ominę tego trafika. A jednak nie. Kurde. Wow. Co my tu mamy? A! Już odblokowaliśmy sobie umiejętność draftowania. Bardzo, bardzo fajnie. Draftujmy sobie. To jest tak trochę sztucznie tutaj zrobione, bo ten jakby drafting, on się na mną ładuje i w pewnym momencie dostaniemy takiego wielkiego boosta, żeby wyprzedzić samochód przeciwnika, co jest nierealne, bo jak jedziemy za kimś w tunelu aerodynamicznym, to spadaj. Jezus! Masakra. Dokończę temat.
Jak jedziemy za kimś w tunelu aerodynamicznym w Need for Speed The Run, to tak się nam ten pasek ładuje, ładuje, ładuje i jak się naładuje do końca, to dostajemy takiego dużego boosta. W rzeczywistości jest tak, że po prostu cały czas, jak jedziemy za kimś, to po prostu nie pchamy tego całego powietrza przed nami. Ciśnienie przed naszym samochodem, gdy jedziemy za kimś, ciśnienie powietrza jest niższe. Przez co nasz samochód pokonuje mniejsze tarcie. O dobra, teraz nie mam tego wieśniackiego pakietu kaleserii. Jest dobrze. O, widzicie? Teraz właśnie było to takie leciutkie przyspieszenie. Ono zdaje się, gdy awansujemy sobie naszego kierowcę, będzie takie już silniejsze, ale to sobie zobaczymy. Teraz właśnie jadę bez używania nitra i jak widzicie, przeciwników doganiam w miarę szybko. Jestem już na 5. pozycji, właściwie pokonałem już 5 przeciwników. Teraz doganiam Firebirda Pontiaca. Okej, pięknie. Jedziemy bardzo, bardzo szybko, a tu jest dosyć wąsko. Znaczy wąsko w sumie nie jest, ale można łatwo stracić kontrolę. Tu sobie trochę zwolnimy. I nitro. Wow. Dobra, kogo tutaj mamy? Valentino Balboni. Spróbuję wam właśnie to teraz pokazać, to draftowanie. O, jadę teraz za kimś, ale jestem jeszcze za daleko. Okej, spróbujemy wykorzystać ten skrót. Coś nie był on zbyt dobry, co nie? Wow, spadaj. Okej, mamy tutaj tą nieszczęsną Evorę. I draftujemy, i zobaczcie. I naładował się pasek i nagle wielkie, wielkie przyspieszenie, prawda? Jest to takie trochę sztuczne. Ale tak to już jest. No, jak widzicie, nie zawsze jadę pięknie, tak jakbym chciał. A co tutaj mamy? Tutaj mamy Nissana Skyline'a R32. O nie, tak ci łatwo wygranej nie oddam, koleś. Draftujemy. Ładuj się, pasek, ładuj. I chyba się naładował. Tak jest, ale wy... Naładował się i mi dodało boosta, tak że wypadłem z zakrętu. No kurczę. Niewygodne to jest czasami. Dobrze, i uwaga. Nie no, już chyba mnie nikt nie dogoni tutaj. Jest, wygraliśmy sobie. Kurczę, ale powiem wam, że poziom trudności się zwiększa. Jest trochę ciężej niż to było na początku. Ale też mamy dostęp do szybszych. Okej, co tym razem? Jedziemy sobie niby spokojnie. A, to nie jest widok z naszej maski. Nie szkoda mu samochodu? God damn it. Mój piękny Aston Martin. Kurde. Co mamy teraz zrobić? Mamy chyba dogonić przeciwnika, zdaje się, albo pokonać pewne odcinki w wyznaczonym czasie. I dlaczego ja nie mam świateł? Aha, bo mnie tam ten gość stuknął, ale one się niby świecą, tak? Dziwne to to. No ale dobra. Pięknie, jedziemy dalej. Jest naprawdę spora szybkość. Okej. Co to teraz będzie? Wow! I wyskok czy nie wyskok? Kurde, co tam jest za górką? Nic nie widać. Okej, coś się dzieje. Nie jadę skrótem, pierniczę. O, fucking shit. Mało brakowało. 10,
9, 8, jest, udało się. Jednak Raksaj byłoby po mnie. Ale zajebiście. Kurde. Zdecydowanie jest to jedna z najbardziej emocjonujących ścigałek, jakie ostatnio pojawiły się na rynku, bez kitu. Rozwalona stacja, co to jest? Wow! Oh fucking shit! Wiecie, ja tak jadę i czuję, że mój najmniejszy błąd to będzie porażka. To jest najgorsze właśnie, zrujnowałem trochę ten samochód. Ale jeszcze jakoś do przodu jedzie, to się liczy. Kurczę, to się... Masakra. Się jedzie naprawdę bardzo, bardzo szybko. Liczcie, ile razy powiem masakra. Masakra. Wow. A muszę jechać szybko, żeby zdążyć. Jeszcze mnie pogania. Sam jedź szybciej. Oh. Okej. Okay. Trochę stunigowałem mojego Astona Martina. No ale dobra, tak też wygląda super. Okej, okay, i co tym razem? Supra! Świetnie. No teraz trochę będzie chyba luzu, bo będziemy musieli awansować o 10 pozycji. A to jest lepsze niż zdobywanie tych punktów na czas. Chociaż i tak, jak wiecie, bywa trudno, bo miałem już z tym trochę problemy i trzeba było powtarzać. No ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Mamy teraz tą umiejętność draftowania i to nam troszeczkę pomoże w wyprzedzaniu. Nieczyste wyprzedzenie. Tutaj mamy Nissana 370. Patrz tu. W ogóle ten dym trochę dziwnie z tych samochodów leci, prawda? Jakoś tak spod tych kół. No ale pomińmy takie drobne mankamenty. Okej. Okay. Draftujemy sobie. Przede mną jest chyba Subaru WRX STI. Napełnia mi się drafting. I może jak się napełni... Ej, ten dym leci zdecydowanie za wysoko. Dobra, doganiamy sobie. I drift. Pięknie, pięknie, pięknie. Nitro. Wow. Trochę przesadziłem. Ale jest okej. Okay. Weźmy sobie może widok z kamery, z maski. Świetnie. I teraz? Wow. Kurde. Zostało mi jeszcze tych dwóch z przodu. Ale co my tu mamy? Nissan R35 będzie nas atakował jako policjant. Dobra, jedziemy sobie skrótem. Ej, ja już gdzieś ten skrót widziałem. Okej, pięknie. Udało nam się z tego jakoś wykaraskać, ale gonią mnie tu dalej. Goni mnie ten Nissan 370Z. Okej, blokada drogowa. Skupmy się teraz. Musimy im uciekać. Uwaga sprzeciwka. Uwaga, uwaga! Udało się. Tam był jakiś skrót śmieszny, ale... Ja się nie chciałem w to zbytnio pchać, bo wiecie, tam wjechała policja i mógłbym się zderzyć z następnym jakimś gościem, który by jakimś przypadkiem gdzieś tam się pojawił. Dziękuję bardzo za takie przypadki. Znowu ktoś mi siedzi na ogonie. Wow, pięknie. I nitro. Super. Pięknie, Aston Martin. Jesteś cudowny. Dałeś mi kolejne zwycięstwo. No dobra. No i na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o Need for Speed The Runner. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca.